Granice są w Niemczech niestety niezbyt dobrze. Nawet najnowsza historia, która sięga może 20 do 30 lat wstecz, jest zupełnie zapomniana. To, co dociera do moich uszu, to jest źle. Młodzi nie znają historii. Jak najbardziej. Nie możemy tu mówić o co robić dzisiaj. Nie wiemy, jakie błędy popełnili nasi przodkowie. Uważam, że jest bardzo istotna i bardzo ważna dla młodzieży. Powinna być pogłębiana, bo dotyczy naszych korzeni. Chodzi o to, żeby w tym całym zglobalizowanym systemie nie zapomnieć o naszych korzeniach, o naszej kulturze. Ja osobiście byłabym zainteresowana bardzo, gdyby ktoś mi dał grę komputerową. Gry komputerowe, interaktywne sposoby są zawsze dobre, bo można człowiekowi, tej drugiej stronie, można dać możliwość właśnie interakcji. Wyobraź sobie świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości. Świat, w którym za pomocą komputerów jesteś w stanie ulepszyć społeczeństwo, w którym gra komputerowa nauczy cię historii. Większość ludzi nie zna dokładnej historii swojej rodziny, miasta, a nawet kraju. Nie są oni świadomi, dlaczego ich otoczenie jest takie, a nie inne. Nie wiedzą, komu zawdzięczają to, że żyją w zmodernizowanym świecie pełnym wygód i przywilejów. Ship Happens nauczy ich, kto ukształtował nasze cywilizacje. Jest to zmodyfikowana gra typu Tower Defense, w której przeciwnicy nie poruszają się po z góry ustanych ścieżkach, a same inteligentnie wybierają drogę i cel ataku. Gra polega na obronie zagrody, w której znajdują się owce przed najazdami wilków. Zadaniem owiec znajdujących się w zagrodzie jest zbieranie trawy, czyli surowca, dzięki któremu możemy wyszkolić jednostki do obrony bazy. Kluczem do wygranej jest balansowanie ilości owiec zbierających trawę, a tych służących do obrony. Ship Happens przedstawia fikcyjny konflikt wilków i owiec. Wilki jako czarne charaktery atakują nasze owce w celu zdobycia ich cennej wełny. Za pomocą tej prostej koncepcji jesteśmy w stanie opowiedzieć graczowi, jak przebiegały największe bitwy historyczne oraz jak rozwijała się ludzkość na przestrzeni lat. Na przykład w czasach prehistorii ukazujemy, jak polepszyła się obróbka poszczególnych surowców, kiedy został ujarzmiony ogień lub kiedy ludzkość zaczęła korzystać z pisma. W naszej grze na każdym kroku mieszczone są krótkie ciekawostki historyczne. Zdecydowaliśmy się na takie posunięcie, ponieważ w dzisiejszych czasach ludzie unikają długich i skomplikowanych tekstów. Za pomocą prostych informacji jesteśmy w stanie przedstawić w ciekawej formie obszerną historię i tym samym bez nudnych formułek gracz w przyjemny sposób przyswaja wiedzę. Ship Happens charakteryzuje się prostą, kreskówkową i pełną humorą grafiką. Za pomocą tego typu grafiki jesteśmy w stanie przedstawić barwny, pełen szczegółów świat wilków i owiec na małym ekranie telefonu. Każdy etap charakteryzuje się swoją indywidualną grafiką nawiązującą do danej epoki. I tym samym w starożytnym Egipcie akcja dzieje się w okolicach Nilu, jednostki nawiązują do wierzeń egipskich, a w czasach starożytnego Rzymu jednostki prezentują elementy ubioru i uzbrojenia rzymskiego. Jesteśmy w trakcie prowadzenia prac nad dodaniem wielu różnorodnych nacji, takich jak starożytny Rzym, Egipt, życie wikingów, odkrycie Ameryki, bitwy średniowieczne i wiele innych. Mamy zamiar dodać także wielu osiągnięć i rankingów, które pozwolą graczom z całego świata ze sobą konkurować. W Ship Happens możesz zagrać wszędzie, o każdej porze, dowolną ilość czasu, czy to w drodze do szkoły lub pracy, czy w domowym zaciszu. Wybór należy do Ciebie.